Co musisz wiedzieć, aby zerwać z kompulsywnym objadaniem się? Kompulsywnym objadaniem nie zarażasz się COVID-em, bo to nie jest jakaś losowa sprawa. Jedzenie odgrywa w twoim życiu tak ważną rolę, nie bez przyczyny, bo ono coś ci załatwia i coś ci daje, choćby w najbardziej przewrotny sposób. I prawda jest taka, że trudno ci będzie cokolwiek z tym zrobić, dopóki nie powiesz sobie szczerze, co takiego masz z tego, że się objadasz. To pogadajmy najpierw o konsekwencjach kompulsywnego objadania się, bo kompulsywne objadanie się to syf. Wiem to i wiem, że ty to też wiesz, skoro oglądasz ten filmik. No to pogadajmy o tym syfie. I zacznijmy od tego, żeby wymienić wszystkie konsekwencje tego, jeśli na przykład dzisiaj się najesz. To, że będziesz się czuła beznadziejnie, to, że będziesz się czuła grubo, te wszystkie wyrzuty sumienia i poczucie winy, wypchany brzuch, dodatkowe kilogramy z dzisiejszych kalorii, poczucie, że nie masz kontroli nad tym, co robisz, niesmak w ustach, wściekłość, bezsilność, to, że wiele dni pójdzie się jeśli akurat jesteś na jakiejś diecie, zazdrość, że inni tak nie mają, ospałość i ogólne zniechęcenie, nastroje depresyjne, wstyd, poczucie porażki, poczucie bycia w pułapce bez wyjścia, odwieczne pytanie, w co się jutro ubrać, żeby nie było widać wypchanego brzucha. Wystarczy? Czy coś jeszcze? Proponuję ci, żebyś wzięła kartkę i długopis i wywaliła wszystkie konsekwencje, z którymi wiąże się dla ciebie każdy epizod kompulsywnego objadania się. Niech ci to zajmie i ze trzy kartki, ale wywal wszystko. No dobra, kompulsywne objadanie się to może być syf, ale jak się nie najesz, to będzie jeszcze gorzej? Jeśli się najesz, to okej, po powyższym ćwiczeniu już wiesz, co się wydarzy. A jeśli tego nie zrobisz, jaka pustka nie do zniesienia pojawi się w tobie? Jakie emocje, których tak strasznie nie chcesz czuć? Jednym słowem, co jest tak bardzo nie do zniesienia, że wybierasz powyższe konsekwencje? Wiesz, że potem będziesz się czuła syfiaście, więc moje pytanie do ciebie brzmi, od czego najedzenie się jest lepsze? Czego nie będziesz musiała czuć? O czym nie będziesz musiała myśleć? I z czym nie będziesz musiała się konfrontować? Co jest gorsze od tego, że się dziś objesz? Zastanów się dobrze, co takiego dokładnie zajadasz. To kluczowy element, bo im lepiej poznasz swój mechanizm, tym skuteczniej będziesz sobie mogła z nim poradzić. I tym łatwiej dokonasz wyboru. Jeśli się nie najesz, to pojawi się napięcie nie do zniesienia. I tu będzie ci trudno. Tu można sobie trochę pomóc wiedzą o tym, co się z tobą dzieje i rozmaitymi technikami. Ale bądźmy szczerzy, trudno będzie. Szczególnie na samym początku. To nie jest, wiesz, czarno-biały wybór pomiędzy czymś, co jest super, a czymś, co jest kiepskie. To wybór pomiędzy dwoma rzeczami, z których każda jest na swój sposób trudna. Najedzenie się jest trudne, bo pociąga za sobą konsekwencje. Ale nie najedzenie się też jest trudne, bo zostajesz z tym wszystkim, co jest bolesne, nie wiem, lub trudne, a nie umiesz zareagować w inny sposób, który przyniósłby ci ulgę. I dlatego to jest trudny wybór. I mówię ci o tym dlatego, żebyś wiedziała, że czeka cię na twojej drodze pewien etap związany z wysiłkiem. Nie będzie trwał zawsze, ani do końca świata. Nie będziesz też czuła tego cały czas, ale będą takie momenty, gdy będziesz się czuła nieprzyjemnie. Nie na tyle, żeby to było nie do zniesienia, ale jakiś poziom dyskomfortu pojawi się na pewno. I skoro już tak szczerze rozmawiamy, tak, to powiedzmy też sobie, że nie każdy wybór jest w życiu prosty. Są takie, kiedy trzeba wybrać między słabym i beznadziejnym. Są takie, gdy wybierasz między tym, czego nie chcesz i tym, czego nie chcesz jeszcze bardziej. I wiedz, że cokolwiek wybierzesz, to będzie miało swoje dobre i złe strony. Jeśli na przykład nie przestaniesz się objadać, to złą stroną będzie to, że będziesz musiała podjąć jakiś wysiłek i być może się skonfrontować z tym, co jest dla ciebie trudne, a dobrą stroną będzie to, że nie będziesz musiała nic zmieniać ani się wysilać. A z drugiej strony, jeśli zdecydujesz, że chcesz z tego wyjść, to dobrą stroną będzie to, że możesz
drastycznie zmniejszyć ilość napadów objadania się, a po dłuższym czasie być całkowicie od nich wolna, a złą stroną będzie to, że będzie to związane z trudem, ryzykiem i poważną zmianą w paru obszarach w Twoim życiu. I tu jest w pewnym sensie moment na Twoją decyzję. Teraz albo jutro lub nie, za miesiąc. Ale pamiętaj, że brak wyboru jest również wyborem. Dobra, to zbierzmy to wszystko razem i zróbmy sobie taką listę rzeczy do zastanowienia się przed zerwaniem z kompulsywnym objadaniem. Jeśli decydujesz się z tego wyjść, to możesz sobie ten proces nieco ułatwić, jeśli z góry zastanowisz się, no właśnie na przykład nad takimi kwestiami. Zastanów się, co takiego daje Ci jedzenie i objadanie się. Pomyśl, czy jakieś inne, zdrowsze zachowanie może dać Ci podobną ulgę. Pomyśl, czego jeszcze dokładnie nie wiesz, żeby wyjść z objadania się. Jaki temat potrzebujesz jeszcze sobie ogarnąć? Motywację, planowanie, wsparcie, wiarę we własne siły? W czym tkwi Twój największy problem? Inna rzecz, czy masz wystarczającą wiedzę, aby poradzić sobie z tym sama? A jeśli nie, to gdzie możesz ją zdobyć? Od kogo? Kto może Ci w tym pomóc, jeśli okaże się, że sama sobie z tym nie radzisz? Czy pójdziesz do specjalisty? Jeśli jak, to do jakiego? Do terapeuty, psychodietetyka, coacha, psychologa? Inna rzecz, skąd będziesz wiedziała, że robisz postępy? Jak chcesz monitorować swój proces? No dobra, a od czego zacząć? To wszystko może być dość przytłaczające, tyle spraw do ogarnięcia, nie? A przynajmniej tak to wygląda na początku. Ale przypomnij sobie, jak to było, kiedy na przykład szłaś po raz pierwszy w życiu do szkoły. Pamiętasz? Ilu rzeczy wtedy nie wiedziałaś? Ba, w tym wieku większość ludzi nawet nie umie czytać i pisać. A potem się uczyłaś i uczyłaś. A teraz? Czy te wszystkie literki są aż takie trudne? I tak samo może być z kompulsywnym objadaniem. Tylko znacznie szybciej niż 12-letni proces edukacji. Krok po kroku nauczysz się, jak sobie z tym radzić. A dziś zacznij tylko od jednej rzeczy. Zacznij od wypisania swoich konsekwencji i zobacz czarno na białym, co tracisz na objadaniu się. A potem zdecyduj, co dalej. Wszystkiego dobrego. Pa!